4 września, środa, z Ewangelii świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosiła go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała i sługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedział, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. I tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę, bo na to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Moi kochani, gdzieś z naszego dzieciństwa, kiedy byliśmy mali, zostało nam przekonanie, że rano i wieczorem mamy się modlić. Powinniśmy się modlić. Próbujmy zrozumieć, dlaczego właśnie poranek i wieczór są powiązane z pacierzem, z modlitwą. Poranek kończy noc i zaczyna dzień. Wieczór kończy dzień i zaczyna noc. To niby oczywiste. Czy poranek i wieczór to przełomowe pory dnia, momenty dnia? Zobaczmy, ranek zapowiada nowy dzień, nowe zadania, nowy wysiłek, nowych ludzi, nowe problemy, nowe sytuacje. My nie wiemy, jak będzie wyglądał cały kolejny dzień. No tak jakiś plan, czy gdzieś coś wyreżyserowane będziemy realizowali. Bo tak nam przynosi dzień, ale pytanie, dlaczego mamy upaść na kolana i prosić Pana Boga o to, aby nam ten dzień układał, skoro świat nam przyniesie ten dzień. Prosić o błogosławieństwo, o siłę, żeby ten dzień pięknie przeżyć, żeby gdzieś tam w tym, co przyniesie mi świat, nie wpaść w jakąś pułapkę. Nie wpaść w coś, co mnie pociągnie ku ziemi, ku dołowi. Ale żeby mnie Chrystus poprzez ten dzień właśnie, trudne sytuacje, trudne momenty, trudne spotkania z trudnymi ludźmi, przeprowadził bezpiecznie. Wieczorem kończymy to wszystko i dziękujemy za to, że no właśnie, gdzieś coś przezwyciężyliśmy. Za coś, co było naszą siłą, mocą, musimy podziękować. Naprawdę to są momenty, w których mamy o co prosić i o co dziękować. Wieczór i poranek. Umieć się zwracać do Jezusa. W każdej też chwili dnia. Nie tylko rano i wieczorem, ale i w ciągu dnia. W ciągu momentów, wydarzeń, które nas spotykają. Wiem, że idę, nie wiem, na rozmowę do szefa. To proszę Matkę Bożą, przywołuję Ducha Świętego. Wiem, że w czasie tego dnia gdzieś coś mnie spotkało, ktoś mnie zranił, skrzywdził. Proszę, żeby Bóg dał mi siłę to przetrwać. Proszę w intencji też tego człowieka, aby dalej nie krzywdził innych. I tak wiele takich sytuacji, w których my musimy nieustannie zwracać się do Pana Boga. Można powiedzieć 24 godziny być online z Panem Bogiem. Takiej pięknej relacji. I tego wam, kochani, życzę, abyście nie zapominali, że każdy dzień jest darem od Pana Boga. Każdy dzień trzeba Jemu oddać. Za każdy dzień trzeba podziękować. Każdego dnia trzeba prosić, aby był z nami. To jest treść naszego szczęścia, naszej wiary i naszego pokazania, kim dla mnie jest Bóg w moim życiu. Jakże On jest ważny. Mieć zaufanie do Boga, umieć z Nim rozmawiać, to po prostu powiedzieć jednym słowem:
kocham Cię, Panie Boże. Serce Ci błogosławię, Wam wszystkim w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.